Andrzej Niewrzawa, trener Kram Start Elbląg. No było blisko w sumie, ale puchar pojedzie do Lubina. No zgadza się, tam po iluś tam latach zespół elbląski dotarł do finału. Półfinał, ciężki bój z Selgrosem Lublin. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Oczywiście jadąc do Lublina mieliśmy nadzieję, podobnie jak rywalki, że my wzniesiemy puchar. Z przebiegu meczu tam powiedzmy, no rywalki się okazały do te 2-3 bramki lepsze. No szkoda, ale cieszymy się, że tu jesteśmy. Taki bonus na koniec sezonu. Brązowy medal w środę. Bardzo nas to ucieszyło. Myśleliśmy, że dzisiaj pójdziemy za ciosem. No, były przez duże fragmenty spotkania, była na to szansa. Trochę niewykorzystanych czystych sytuacji zemściło się. Gratuluję rywalkom. Przez cały sezon Zagłębie Lubin prezentowało równą formę. Drugie miejsce w lidze nie jest przypadkiem oczywiście. I tylko tyle. No, dziękuję swojemu zespołowi, że zostawił serce na parkiecie. 32 kolejki ligowe plus 7 spotkań w Pucharze Polski plus jeszcze 6 Pucharzy Challenge. Także ciężki sezon za nami. Właśnie dzisiaj się zakończył. Cieszy mnie, że w dobrym zdrowiu. Zawodniczki, które zaczęły sezon, zakończyły. Nie mamy żadnych strat w ludziach. To jest też ważne przed kolejnym sezonem. No i mówię, wakacje. Jeszcze raz serdecznie gratuluję Bożenie i całemu zespołowi i sztabowi trenerskiemu z Lubina, bo z przebiegu tego meczu na to zwycięstwo zasłużyły. Dużo wskazuje na to, że też i Liga Kobieca pójdzie śladem mężczyzn. Mówimy o lidze zawodowej. To chyba jedyna szansa, prawda, żeby kibiców zatrzymać, sponsorów, żeby ta właśnie przeobraziła się w ligę zawodową, ta, która w tej chwili jest. No powiem szczerze, redaktorze, że ja jestem z pionu sportowego. Mnie interesują zawodniczki, boisko, hala, piłka, klej. Natomiast organizacja należy do zarządu, czy klubu, czy ZPRP. Są tam pomysły. W Damie na przykład tegoroczny pomysł, tam te 2 szóstki, to był chyba strzał w dziesiątkę, bo kibice zobaczyli 10 spotkań, no 5 na swoim parkiecie, znowu czołowych zespołów, czyli tam po 4 razy graliśmy ze sobą, ta 1/6. To był prawdziwy maraton, bo w 1,5 miesiąca się odbyło 10 spotkań, także to było dosyć ciekawe, ale to dotyczyło jakby organizacji rozgrywek. Natomiast czy to będzie liga zawodowa, czy nie, jeżeli to ma pomóc, to oczywiście się wszyscy pod tym podpisujemy, że to przyciągnie sponsorów, telewizję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my mówię, z pionu sportowego musimy robić swoje, szkolić zawodniczki, szkolić zespoły, żeby to jak najlepiej wyglądało i w parze z tym pionem właśnie marketingowym dać dobry produkt po prostu. Ja dziękuję bardzo.